Witam w naszej nowej serii w 60 sekund. A dziś w 60 sekund powiem Wam, jak wybrać procesor komputerowy. Skupię się tu na układach Intela, które napędzają zdecydowaną większość komputerów dostępnych w sklepach. Dzielą się one na rodziny Celeron i Pentium, przeznaczone dla mało wymagających użytkowników, a także Core i3, Core i5 i Core i7, przeznaczone dla bardziej wymagających użytkowników. Bardzo ważne jest, ile rdzeni ma procesor. W każdej rodzinie można znaleźć układy dwurdzeniowe, którymi powinny zainteresować się osoby, które chcą używać komputera przede wszystkim do przeglądania sieci lub oglądania filmów. Z kolei gracze oraz osoby, które chcą używać komputera chociażby do montowania filmów, powinny zainteresować się modelami czterordzeniowymi z rodziny Core i5 lub Core i7. Należy zwrócić też uwagę na to, do której generacji należy procesor. Im nowsza generacja, tym procesor jest szybszy, bardziej energooszczędny i lepszy. Najnowsza generacja to 6. Numer generacji można zobaczyć na początku oznaczenia danego procesora.